Siema, siema, z tej strony Dominik i dziś w dzisiejszym poradniku, 13 na moim kanale, może trochę pechowym, może nie, ale pokażę wam jak dodać Simple IC, czyli z polskiego proste IC, IC, zależy jak to wymawia, tak dalej, dobra, no więc tak, nagrywam w środę, 25 listopada, nie mam lekcji, bo mam dziś praktyki, ale praktyki mi odwołali, bo jest COVID. No mam w urzędzie, w starostwie powiatowym w Płocku, praktyki jako informatyk. No dobra. Więc jest czas na nagranie odcinka, tak? To nie ma człowiek w ogóle czasu. Jak widzicie, dobrze jest przed wami ukazane na filmiku Bizon. Work in progress Bizon Z056 by PZZero. No i idąc na taki kompromis z tak zwanymi hejterami, moja naklejka na szybach jest w konfiguracji, także nie każdy musi ją mieć na szybie, może sobie w konfiguracji w sklepie ją zmienić. A w sklepie, jak i w wybieraniu modyfikacji przed zaczęciem kariery, na danym zapisie, też nie ma nigdzie napisane by PZZero. By PZZero tylko jest napisane tam w plikach i3D, że w logu będziecie to widzieć, jak i w plikach w folderze. W grze nic takiego nie ma napisane, żebyście nie gadali, że jest by PZZero. Ale tu w plikach, jak zacząłem podpisywać, tak jest dalej podpisywane, że jak ktoś później dany model zabierze, to będzie podpisane by PZZero. Zaczep hydrauliki widzimy, jest podpisany PZZero. Albo nie wiem, wejdziemy sobie w konfigurację. Mamy konfigurację wszystkie. I nawet sobie wejdziemy w kabiny, wejdziemy i kabina komfort, model PZZero. Widzimy każdy model, który był rozdzielony. Nieważne. Który wszystkie modele były rozdzielane, były poprawiane, wszystkie modele były modelowane, poprawiane, robione na początku. Nie ma tu żadnego modelu, który pochodzi z jakiegoś innego bizona, przerzucony bez żadnych poprawek. No nic takich śmieci żadnych nie ma. Model, cały ten bizon teraz waży z 15 MB maksymalnie, bo posiada jeszcze teksturę diffuse od Z056 z 17, bo tam jeszcze kilka tekstur właśnie musi mi Patryk dodać jako tekstury UDIM, ale dobra, mieszało to. To z tymi napisami jest już konflikt, można powiedzieć, że rozwiązany. Z naklejkami jest konfiguracja dane, że sobie możecie to usunąć poradnikiem na temat Bizona, żeby później jak w sklepie zobaczycie jego, to żeby nie było problemów. No tak jak pisałem wcześniej na poprzednim odcinku, bo tam było bez głosu, pisałem, że Bizon jest rozdzielany w benderze i tak jest właśnie. Bizon jest rozdzielony do końca, a tak jak widzimy, możemy sobie schodki. Jest klapa, silnik, tu na górze klapa, bok prawa, lewa, co tam jeszcze, no jest wciul dodany różnych tu rzeczy na podejście będzie dodanych. Ten bizon jest tak rozdzielony, że bajka dosłownie, bajka, posiada wiele rzeczy, których wcześniej nie miały bizonu, choćby tutaj sito do końca zrobione, wymodelowane tak, żeby było jak realistycznie wyglądało. No naprawdę, przy bizonie siedzę już bardzo dłuższy czas, nawet można powiedzieć, że prawie zaraz będzie rok. No nie powiem dokładnie już kiedy to zacząłem przy tym siedzieć. To było tak jak jakoś Bizon, jak Fergusona kończyłem już robić w wersji V0.9. No a zaraz będzie rok jak go wydałem w wersji V0.9. Więcej informacji na temat Fertka kiedyś powiem, kiedyś na innym odcinku, co z nim dalej będę robił. A teraz jest filmik poradnik o Simple IC, więc przechodzimy do poradnika. Jeszcze tylko dodam, że to jest Bizon, którego ja rozdzielam, tak samo będzie z headerem i tam dalej i tak dalej. Żeby jakiś tam pushcap czy inne bałwany mi nie pisały, nie wmawiały, można powiedzieć wmawiały, że to jest edycja Bizona Dania, bo tutaj Bizon Dania ma tylko te wspaniałe linijki, niektóre od tych ruchomych wajch, tylko to od Bizona Dania wziąłem te ruchome, te wszystkie wajchy, bo nawet Plandeka nie jest jego. Plandeka to jest Plandeka z Bizona 17, teraz czekam aż mi o Patryk doda do niej udimy i to będzie taka Plandeka. To tylko, tak jak pisałem wcześniej, ruchome są te właśnie te wajchy, takie drgania jak Bizon odpalimy na klawisz B. Dobra, Simple IC. Jak to dodać? W opisie macie link do pobrania, tam będzie taki plik elekcja 13 by PZZero. To jest ten plik. Wchodzimy, odwypakowujemy jego, tu już mam wypakowany na pulpit, wchodzę w niego i mamy tak, FS19 TIC. Ten plik wrzucamy do folderu moc. To jest plik trochę przerobiony przeze mnie, ale pod to samo nazwo, więc jak wrzucicie go do moc i wyskoczy taki komunikat, że taki plik się znajduje, czy chcesz go podmienić, zastąpić, czy coś tam jeszcze zrobić, podmieniacie, zastępujecie, nic wam się nie popsuje, a na pewno na starszym patchu ten plik wam zadziała, ten Simple IC, ten z mojej paczki.
Ponieważ model zmieniłem wersję, tak żeby na najstarszych patchach nawet zadziałał SimpleIC, które dodajecie, tak żeby nie był problem, bo widziałem, że dużo jest problemów z tym SimpleIC. Widziałem, że chyba 3 lub 4 są filmiki, poradniki, jak dodać SimpleIC, ale tam ani jednego nie widziałem poradnika, jak dodać to z głosem. Ktoś tego nigdy nie tłumaczył. Jest właśnie wiele problemów z tym, jak to dodać, dlatego ja dziś to pokażę. No dobra, tu mamy plik IC, cała kolekcja, to zaraz wam pokażę. No jest plik PSZero, czyli w tym pliku mamy specjalne linijki, które będziemy skleić do naszego bizona. To zostawię sobie otwarte. To sobie na bok. Teraz wejdę w plik XML naszej modyfikacji. Oczywiście ja już bizona mam dodanego do folderu moc. Tak, do folderu moc. Przed jakąś edycją waszej modyfikacji, pamiętajcie, kopia zapasowa gdzieś w inne miejsce robicie. I dopiero robicie modyfikację. I oczywiście później po zrobieniu wrzucacie do folderu moc, nie jak takie są niektóre osoby, że do mnie piszą, co jest nie tak. A wysyłają screena modyfikację na pulpicie, a on szuka w grze jej, no. Są takie asy mądre, no ale ludzie, no cóż. Dobra, mamy nasz bizon i teraz tak, musimy wkleić dwie linijki, takie jak animations. Prawdopodobnie taka linijka już jest danej waszej modyfikacji dodana, bo to jest częste. Ja sobie to dodałem tu niżej, tu w animacjach. To linijkę już dodałem, ale sobie mogę tą linijkę od danej animacji, tu sobie skopiuję Ctrl-C i między animacją biegi a animacją kończącą całą linijkę sobie to wkleję. Widzimy właśnie ta linijka jest oddania. Na razie jest oddania, ja sobie to później poprzerabiam, po swojemu dodam biegi, tak żeby każdy bieg, nawet jedynka czy dwójka, trójka wpadały, bo tu jest tylko dodany chyba, że tu jest chyba wpada czwórka i na tym się kończy, no. Ja to po swojemu sobie zrobię, żeby nie było, że czyjeś silniki wziąłem. Na razie są od niego zapożyczone, ale jeszcze nic nie wydaje, żeby pytać się o zgody. No i na pewno Danio, jak będę wydawał, to jego żadnych tu linijek, żadny udział w tym bizonie nie będzie miał. Dobra, to na tyle. Mamy animację 1 dodaną, czyli tą linijkę. Teraz przechodzimy do tego pliku PSZero i mamy taką linijkę jak te IC całe. Widzimy to. Ctrl-C. Chyba trochę w ekran mi rzuca słońce, ma ona pogoda dziś. Można by się na dwór coś podubać w garażu. SimpleIC, ja taki coś dodałem, ale sobie wkleję tu pod tym, żeby wam pokazać, o co chodzi. Klejamy sobie nad animacjami lub pod animacjami. Tak to jest podpisane. Animacja 1. No ja już tą linijkę, to i to już dodałem tu. Widzimy, to już jest dodane, to samo jest i to dodane, to. Czyli to sobie usunę w sumie, żeby mi nic tu się nie psuło. A to animację 1 sobie dodam między animacjami, a końcem linijki całej od SimpleIC. I jest ok. No dobra, i teraz tak, dalej przychodzę. Teraz przechodzimy do pliku i czy do naszej modyfikacji, czy to jest Bizon. I otwieramy ten plik. Pliki Alexia 13, bypz0. IC cała kolizja. Otwórz. Mamy teraz IC wspaniałe. I tak, w całej kolizji to te. Najlepiej to tak. Tu wycinamy. Do bizona zależy jeszcze, w którym miejscu chcecie wkleić. Czy. No wiadomo, jak lepiej wkleić tu, gdzie jest cały korpus. Czyli tu w past. To sobie możemy skopu włączyć, bo to jest niepotrzebne teraz. No już takie coś mam wklejone IC, ale tu jest nasze IC. Cała kolizja i tu jest indeks cała kolizja. Gdzie te IC będzie w danej modyfikacji, gdzie dokąd możemy się poruszać naszym farmerem, że te IC będzie wyświetlane. Jeżeli za mało, to możemy sobie w tym miejscu, możemy sobie tutaj powiększać, dać nawet nie wiem jakie długie, ale nic w tym pliku nie edytujemy. Tu jak tak jest, tak zostaje, tu nie wolno edytować, tu możemy sobie zmieniać wysokość, szerokość, głębokość, rotację, punkt, transakcje i wszystko, co tam sobie wam się podoba. Nie no, tylko w tych miejscach, co nie? Sobie zmieniamy, tak sobie to ustawimy. Widzimy, tak sobie to ustawiamy. No i dobra, no i ta cała kolizja, to już mam tu dodane, to nie będę tego drugiego dodawał, bo mi później zbaguje się. Wszystko mi się popsuje. Nie będzie chciał moc w ogóle działać, ale tak. No to cała kolizja, trochę ten poradnik będzie do dupy, bo jestem głową gdzie indziej i wam co innego mówię, ale miesz o to. Cała kolizja, jak już ustawimy ten folder, ten musi być tu wszystko 0. Wchodzimy i klikamy ten indeks cała kolizja i ten indeks patch w tym miejscu. Kopiujemy, wchodzimy do naszego pliku i w tym miejscu simple IC out international type, coś tam, co nieco pisze. W
W tym miejscu to wklejamy, bo to jest właśnie ten indeks cały, ten trigger, jak to tam mówią, dokąd możemy się poruszać naszym farmerem. Czyli jak tu pisze, że cała kolizja, to w tym miejscu past wklejamy to całą kolizję. W ten sposób. Jak ktoś źle coś zrobi, to nie chce jeszcze raz obejrzeć ten pranik, albo 100 razy jeszcze. Oczywiście z reklamami, tak? Niech autor czy ja zarobi na tym. Dalej. Przechodzimy do naszej tej modyfikacji. I teraz będziemy dodawać animację, daną animację. Przechodzimy do naszej modyfikacji. Mamy animacja 1 i indeks IC. No dobra, to już to sobie wezmę do swojego folderu, skopiuję tu past. A tu sobie mogę usunąć. I teraz mam tak, animacja 1. I teraz sobie to muszę ustawić na daną animację. Ja sobie teraz zrobię tak, że będzie mi się. Jak to powiedzieć? Nie drabinki, tylko. Dobra, to będzie mi się. Zaraz zobaczcie, co ona myśli. Powiedział mi z głowy słowo. Sobie po prostu ten anim jeden sobie ustawiamy w danym miejscu. Kurwa. Nie to miałem na myśli. Sobie ustawiamy tam, gdzie chcemy, żeby ten X fajny był. Co w niego klikamy i wszystko nam działa. Ja sobie ustawię w tym miejscu. O, tak gdzieś ten tego. I teraz mamy ustawione, tu tylko ustawiamy, tu nie zmieniamy skali, wchodzimy tu anim 1, to jest indeks IC. No i ten indeks patch kopiujemy, Ctrl-C. Wchodzimy do naszej modyfikacji w animacji 1, tu gdzie pisze animacja name, czyli nazwa animacji anim 1 tak zostaje. A gdzie pisze indeks IC, tak tu wklejamy indeks IC w past i w tym miejscu też past. O co chodzi, dlaczego w dwóch miejscach? Dlatego, że tu mamy site ten, to znaczy kurwa, nie chcę się tego nagrywać, ale mam czas, to muszę nagrać. Ta pierwsza linijka to jest poza kabiną, a ta druga linijka jest w kabinie. Jeżeli chcemy tylko w kabinie, to tą linijkę, co zaznaczę teraz, tą usuwamy. A jak chcemy tylko w kabinie, to tą zostawiamy, tą usuwamy. Czy jakoś tak. Nie wiem, już mi się trochę to porąbało. Coś nie tego jest iść do tych poradników, nie mam głowy. Także, ale zresztą, mogę tłumaczyć, se tłumaczcie. To jak se tu przetłumaczcie, to będziecie wiedzieć, że to jest a to jest poza. Proste, logiczne przecież. Ale teraz sobie zrobiłem tak, że i w kabinie, i poza kabiną będę mógł tą animację uruchomić. Najeżdżając do tego X-a, zaraz zobaczycie jak. I dalej, teraz przechodzimy do animacji 1. Czyli w animacjach musi być na. Animacja o nazwie anim 1. No i teraz w animacjach na samym dole wkleiłem linijkę do animacji numer 1. I to jest animacja numer 1. W pliku pzjaro macie te linijki i tu jest tak, pierwszy part not to jest start time, czyli to jest linijka do animacji, która ci pozwala zmienić transakcję pliku, czyli jego umieszczenie. Druga linijka to jest rotacja, czyli możesz sobie w animacji wykręcić. A trzecia rzecz, linijka to jest skala, czyli możesz sobie zmienić skalę. To są tylko takie linijki dla Was, żebyście mogli sobie tam coś dodawać, odejmować, coś sobie po swojemu robić. I to tak zostaje, ale mi tylko jest potrzebna jedna linijka, czyli rotacja. Czyli skala i transakcja to mi jest niepotrzebne, usuwam. No dobra, jest animacja 1. Wszystko ładnie, fajnie. Tu musi być anim 1 i na górze. W Simple IC też musi być anim 1. Jeżeli coś nie będzie Wam działo, przypatrzcie się dobrze, tak. W tej linijce, między tym a tym, musicie wkleić to animację. I animacja musi się składać z początku i końca. Widzimy, jak usuniecie gdzieś chociaż ten jeden ptaszek, to już Wam wywali błąd i nie będzie to działało w grze. No dobra, przechodzimy do animacji. Animacja jest w tym miejscu i w tym miejscu, gdzie jest path not i tu jest spacja dana, w tym miejscu wklejemy indeks naszej animacji. Przechodzimy do naszej modyfikacji i teraz tak, tu już mamy z głowy, teraz przechodzimy to, co chcemy animować. Reszta bizona, schodki, tak, to były schodki, to się nazywa schodki, fachowo. No dobra, to są schodki, które i te schodki chcę, aby one się tak zmieniały. Czyli zaznaczam ten indeks patch, kopiuję to, Ctrl-C. I w tym miejscu sobie to wklejam. I teraz tak, start time, end time, start rot, end rot. Start rot, czyli od jakiej rotacji to się zaczyna. U mnie się zaczyna od rotacji Z, od 0.5 i taką rotację Z muszę wkleić w ostatnim zerze, past. A na jakiej rotacji się to musi skończyć? Oczywiście nie na 1.1, bo to się stanie takie coś.
To się tak dziwnie wykręci, jak będzie 1, 1, 1. Oczywiście to wszystko usuwam. Teraz będzie ok. A mi się musi kończyć na rotacji Z. Jak rotacja będzie miała gdzieś 177, możemy nawet dać 178. No. Rotacja Z 178, a zaczynał się od 0,5. I w tym miejscu sobie wszystko tak. Rotacja Z to jest ostatnia rotacja, to tak 0, 0, Ctrl V, Ctrl S, press zero pigmona. Już to nie zapisuję, bo to jest tylko wasza ściągawka. I tak, dla takiego przypomnienia, jeszcze raz dodajemy. Najpierw dodajemy linijkę Simple IC, czyli to jest to. To całość wklejamy z tą animacją 1. W tym miejscu wklejamy kolizję, czyli ten plik IC, ta kolizja fajna, o to wklejamy. Ten indeks tam wklejamy, tu. W animacji wklejamy, to jest indeks, gdzie ten X będzie wyskakiwał, czyli animacja indeks IC, czyli w tym miejscu, gdzie X ma być, czyli to wklejamy. Przechodzimy do animacji, oczywiście tu nazwy muszą się zgadzać, bo jak się nie będą zgadzać nazwy, to co z tego, że będziecie klikać w X, jak wam animacja nie zadziała, albo zadziała wam co innego. Także nie wiem, ustawicie sobie, że w animacji ma się odwielać klapa od powiedzmy maski 60, a będzie zaznaczona powiedzmy, nie wiem, szyba prawa będzie, jako wpisana animacja, to będzie się szyba otwierała, nie maska. Tak może być, albo się wam nie zadziała nic. Animacja 1 to musi wszystko się zgadzać. W partner wpisujemy indeks, co ma nam się animować i tu musimy sobie wpisać linijki, od jakiego punktu ma to się animować do maksimum. No i to byłoby na tyle. Ctrl S to zamknij. To też nasza modyfikacja. Dobra, to można to zrobić. Oczywiście światło usuwamy, żeby nie było błędu, że jest 3 linijki, a są zapisane w pliku XML tylko dwie. Możemy to już sobie zapisać. Tak, zapisz, wyjdź. To też wyłącz, teraz można przejść do gry. Farming. Też nie wiem, jak długo to nagrywam. Drugi zapis, oczywiście widzieliście, nie było żadnego napisu, że WPS0, tak jak obiecałem, tak jest. Żeby nie było gadania, że wszędzie napisane WPS0. No faktycznie, reklama musi być podany autor, no ale dobra, już idźmy na kompromis. Tak będziecie wyzywać. Ci, którzy wyzywają, tak będą wyzywać, ale już nie będą mieli do czego się może przypierdolić, skoro będzie 0 błędów w logu przy wydawaniu. Może będzie wydany, może nie, jeszcze zobaczymy. Oczywiście do sklepu, kombajn na sam koniec. No i teraz tak. Błędów żadne IC nie wywali, to jest na pewno na bank, tylko wyskoczą wam błędy od tekstury diffuse i shader mod, czyli tam jedna tekstura UDIM, że jest błędny dodana linijka od wyboru koloru, to plandeka, co mówiłem. To na to nie zwracajcie uwagi, bo na pewno będzie błąd w tym. Tak jak mówiłem, jest shader parament, warning. No a tej diffuse jeszcze tej błędu nie ma, się pomoże, zaraz pojawi. Tylko coś tam zmienię. Chyba, że... Dobra, mieszało to może. Nie, mieszało to. No dobra, to teraz tak. No nie ma tutaj naszego wspaniałego tego. Naszych schodków nie ma. Teraz sobie tak, bez schodków. Dobra, to schodki 1, czyli ten tak można powiedzieć oryginalne. Schodki 1 szerokie. Schodki 2 długie. Schodki 2 szerokie. Zależy do wyboru, do koloru, które chcecie, to sobie wybierzecie. Dobra, schodki 1. Co tam jeszcze chciałem pokazać, co tam jeszcze dodałem. Teraz przez te, no i te nowe dźwięki, które dodałem, i właśnie zaraz mi je ocenicie. Tak, kup to. No mówiłem, warning shader parament wyskoczył, a to nie jest na nic IC związane i to będzie zaraz naprawione, tylko Patryk mi wyśle jeden plik oteksturowany. No bizon względem tych bizonów, które są wydawane gdzieś tam na portal mods LS World, nawet ModHub, to ten bizon się różni między tamtymi, ponieważ jest bardzo rozbudowany, posiada bardzo, bardzo dużo różnych dobrze zrobionych modeli animacji niż te, co tam ktoś wydawał kiedyś. No choćby, nie wiem, rula już jest skończona w rozdzielaniu, posiada tylko jedno y-hatch, to ramię, jak to tam się nazywa. A w poprzednim odcinku miała jeszcze dwie, bo jeszcze rura nie była do końca rozdzielona względem
modyfikacji oryginalnej z gry. No dobra, wejdźmy sobie i widzimy, zejdziemy sobie, podchodzimy i mamy X i widzimy, nasz panel IC działa bez żadnego problemu, tak jak dodaliśmy, tak działa na podejście. To jest bardzo prosta animacja dodania, chyba najprościejsza jaka może być, dlatego to się nazywa Simple IC, czyli prosty IC z angielskiego. No, wejdźmy sobie do bizona. Tutaj z tych rzeczy to jeszcze nic nie dodawałem dodatkowego, chyba że tam jakaś konfiguracja, ale powiem wam tak, teraz nic się nie będę odzywał. Dodałem nowe dźwięki nagrane przeze mnie w wakacje, jeżdżąc na wujka bizonie, co nie? I proszę, abyście mi ocenili, czy te dźwięki są ok, czy wywalić je, dodać te, co były poprzednim, te trochę Marcela, trochę moje. Ocencie. W komentarzach możecie ocenić. I zobaczymy. Jeżeli będzie więcej głosów na te nowe dźwięki, zostają te nowe. Jak będzie więcej głosów na te stare, zostają stare dźwięki. To tylko od was zależy. Oczywiście zachęcam też, żebyście udostępniali ten filmik znajomym, wszystkim znajomym, jakich tylko znacie, którzy grają farminga, niech oni też wchodzą, oceniają, bo to chodzi o to, żeby to każdy ocenił, a żeby później nie było problemu, że a chujowe dźwięki dodałeś. Zresztą. Tyle nagrałem już poradników, lekcji na temat farminga, że se każdy może zmienić dźwięki, tekstury, wszystko może zmienić. Dobra, cicho, cicho. Były dźwięki, oczywiście odpalanie tak jak było, tak zostało, ale teraz były dźwięki poprawione względem jazdy, czyli słuchaj ten dźwięk tego bizona jak jedzie podczas asfaltu. Słuchajcie ten głos, jak on ten powrót się kręca, zmiana, redukcja biegu. Ocenicie, zobaczymy teraz. A w sumie nie muszę. Nie muszę w sumie kupować żniwarki, bo mam tego bizona, którego testowałem jeszcze kilka. Tak, opuszczam sobie, żeby się dźwięk opuszczania. Teraz sobie odpalę. Poczekajcie za sekundę lub dwie, jeszcze to tutaj wystawię, podjadę lepiej. I teraz ciszo, cichojta, nikt się nie odzywa, proszę bardzo. Ktoś zażyczył sobie w komentarzach, żeby dodać klawisz kręcenia bizona na obroty na klawisz, dźwięk gazu. No i proszę bardzo, prezes Ziaro dla widzów wspaniale dodał dźwięk ryk bizona na klawisz. Nie trzeba odpalać mucarni, żeby to zrobić. Tadam! No i także doszliśmy do samego końca. Proszę o ocenę dźwięków. No i każdy z was może dać Simple IC.